Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na informacje dnia. Opozycja domaga się powtórzenia wyborów samorządowych i poważnych zmian w prawie wyborczym. O ponownym głosowaniu nie chce słyszeć obóz rządzący. Dziś w sprawie problemów, które pojawiły się w czasie wyborów samorządowych, prezydent Bronisław Komorowski rozmawiał z konstytucjonalistami. Na partii Jarosława Kaczyńskiego zagłosowało 26,85% wyborców. Platforma Obywatelska zdobyła 26,36%, Polskie Stronnictwo Ludowe 23,68%, a Sojusz Lewicy Demokratycznej 8,78%. Zgodnie ze sposobem liczenia głosów metodą Donta to Platformie Obywatelskiej przypadło najwięcej mandatów w sejmikach wojewódzkich, było aż 179. Prawo i Sprawiedliwość ma ich 171, Polskie Stronnictwo Ludowe 157, Sojusz Lewicy Demokratycznej 28, a pozostałe komitety lokalne 20 mandatów. Platforma Obywatelska zwyciężyła w województwach zachodniopomorskim, pomorskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim, wielkopolskim, opolskim, śląskim i dolnośląskim. Prawo i Sprawiedliwość triumfuje w województwach podkarpackim, podlaskim, lubelskim, małopolskim, mazowieckim i łódzkim. Ludowcy zwyciężyli natomiast w warmińsko-mazurskim i świętokrzyskim. Podział mandatów wskazuje, że koalicja Platformy Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego będzie nadal rządzić w niemal wszystkich sejmikach wojewódzkich. Większości nie udało się jej zdobyć na Śląsku, gdzie najprawdopodobniej dogada się z Lewicą i Ruchem Autonomii Śląska. Prawo i Sprawiedliwość ostatecznie będzie rządzić tylko w sejmiku województwa podkarpackiego, gdzie ma większość. Na 33 mandaty zdobyliśmy 19. To zaufanie zobowiązuje do tego, żeby go nie zawieść. Myślę, że bez tracenia czasu na jakieś spory personalne dokonamy szybko wyboru marszałka zarządu województwa. 4 lata temu na Podkarpaciu również wygrało Prawo i Sprawiedliwość, jednak koalicję większościową udało się wtedy stworzyć PO, PSL oraz SLD. Nie przetrwała ona do końca kadencji w związku z zarzutami korupcyjnymi, które postawiono byłemu marszałkowi Mirosławowi Karapycie z PSL-u. Na stanowisku marszałka zastąpił go rok przed wyborami senator Władysław Ortyl z Prawa i Sprawiedliwości. Sposób przygotowania, przeprowadzenia oraz liczenia głosów w wyborach samorządowych budzi bardzo dużo zastrzeżeń. Z całej Polski płyną informacje o nieprawidłowościach. Niepokojące są również dane o bardzo dużej liczbie głosów nieważnych. Zjednoczona Prawica, Ruch Narodowy, Kongres Nowej Prawicy oraz Sojusz Lewicy Demokratycznej domagają się powtórzenia głosowania. Prawo i Sprawiedliwość zapowiada składanie protestów wyborczych w sądach oraz działania na arenie międzynarodowej. Chodzi o cały ten proces, który stawia pod bardzo wielkim znakiem zapytania rzetelność tych wszystkich obliczeń, czyli funkcjonowanie polskiej demokracji, bo bez rzetelnie obliczanych głosów w wyborach demokracja staje się kompletną fikcją. Partia Jarosława Kaczyńskiego zapowiedziała na 13 grudnia w Warszawie protest przeciwko nieprawidłowościom związanym z wyborami samorządowymi. Warszawa, Wrocław, Gdańsk, Łódź, Kraków, a także Toruń to tylko niektóre z miast, gdzie odbyły się protesty przeciwko wyborczym fałszerstwom. Nieważne kto głosuje, ważne kto liczy głosy, to hasło, które w ostatnim czasie wybrzmiewa coraz częściej. W Toruniu, podobnie jak w wielu innych miastach Polski, mieszkańcy powiedzieli dość wyborczym fałszerstwom. Swój sprzeciw wobec tego, co działo się wokół ostatnich wyborów samorządowych, wyrazili przed sejmikiem województwa kujawsko-pomorskiego. Nieważne kto głosuje, ważne jest to, kto liczy głosy. Nie liczy się wola narodu polskiego, lecz decyzje tych, którzy uzurpują sobie władzę nad nami. Liczy się decyzja Platformy Oszustów i Pospolitej Sitwy Ludowej. Słyszymy, że od 25 lat żyjemy w wolnej Polsce, a tak naprawdę ostatnie wybory pokazały nam to, że nasza Polska wolna nie jest, że żyjemy w kraju pełnym aferzystów, pełnym tak naprawdę złodziei, w którym no, rządzi układ magdalenkowy. Dymisja! Dymisja! Jesteśmy świadkami wielu nieprawidłowości. W Elblągu komisja wyborcza nie liczy głosów tak naprawdę. Przewodniczący Komisji Wyborczej mówi, że jego pracownicy są zmęczeni i dlatego mieli prawo źle policzyć głosy. Skala tych nieprawidłowości jest olbrzymia. Na część z nich zwracali już moi przedmówcy.
czyli sytuacja ze Szczecina, gdzie zwycięża kandydat niestartujący w wyborach, sytuacja z Gdyni, gdzie PSL zdobywa 1000% więcej poparcia niż w ostatnich wyborach. Przybyli na manifestację nie kryli oburzenia, ale i rozczarowania ostatnimi wydarzeniami. Mimo wielu akcji zachęcających do uczestnictwa w wyborach, te ostatnie samorządowe mogą skutecznie zniechęcić społeczeństwo do oddawania swoich głosów. Mam wrażenie, że nasi rządzący zapominają o tym, że najważniejszymi osobami w państwie są obywatele. Zapominają o tym, że każdy obywatel ma swoją godność i zasługuje na to, by tę godność respektować jego prawa i obowiązki. To jest skandal, który się wydarzył. Te cuda nad urną to jest coś niespotykanego w ostatnim czasie. Trudno uwierzyć społeczeństwu, że było wszystko przeprowadzone zgodnie z zasadami demokracji i zgodnie z wszelkimi zasadami uczciwości. Jak zauważa socjolog Grzegorz Wiński, spontaniczne akcje protestacyjne i głos sprzeciwu licznym nieprawidłowościom to znak dużej świadomości Polaków. Obywatele widzą, co się dzieje. Widzą, że doszło do wypaczenia wyników wyborów, przynajmniej w znacznym stopniu i w niektórych województwach, że faktyczny wynik wyborów ma się nijak do podawanego w sondażach. Dla wielu może być to niezrozumiałe. O tym, dla jak wielu osób jest to niezrozumiałe, rządzący mogą się przekonać podczas manifestacji podobnych do tej toruńskiej. A teraz przestrzegamy zwłaszcza osoby starsze. W ostatnim czasie coraz więcej osób pada ofiarą oszustów. Metoda na wnuczka i jej modyfikacje są nadal stosowane przez naciągaczy. Oszuści nie próżnują, co róż wymyślają nowe sposoby wyłudzenia pieniędzy od osób starszych. Przedstawiamy krótki poradnik, jak nie dać się oszukać. Najczęściej zaczyna się od zwykłego telefonu. Proszę Gosi, nic nie słyszę. Po drugiej stronie osoba udająca wnuczka tłumaczy, że zdarzył się nagły wypadek i potrzebuje pieniędzy. Oczywiście starsze osoby są bardzo ufne i chętne. Chętnie pomagają członkom rodziny, dlatego też na to się godzą. W takich sytuacjach dowiadują się w tej rozmowie telefonicznej, że z różnych przyczyn, również wymyślanych przyczyn przez tych sprawców, oni sami nie mogą się zgłosić po te pieniądze. Zamiast wnuczka pieniądze ma odebrać kolega. Osoba, która zgłasza się po pieniądze, zazwyczaj jest tak wiarygodna, że seniorzy bez namysłu wręczają pieniądze. I tak padają łupem naciągaczy. W listopadzie tylko jednego dnia w Poznaniu zgłosiło się aż 6 osób, które mogły stać się ofiarami metody na wnuczka. Policja apeluje za każdym razem do osób, które otrzymają tego typu telefon, by przerwać taką rozmowę, natychmiast kontaktować się z policją pod numerem 997 bądź 112. Można też zadzwonić do prawdziwego wnuczka lub członka rodziny z zapytaniem, czy faktycznie doszło do wypadku. Ja na takie sprawy to jestem ostrożna. Tłumaczy pani Helena z Grancowa. Dotychczas nie zdarzyło jej się, żeby ktoś próbował ją naciągnąć. Jaki ma sposób? Jest podejrzliwa. Dokładnie bym sprawy przeanalizowała, no i bym powiedziała, niech z rodziny ktoś przyjdzie i... A nigdy bym komuś obcemu nie dawała. Oszuści co jakiś czas modyfikują swoje metody. Ostatnio jeden z naciągaczy przez telefon udawał policjanta. W słuchawce słyszy, że teraz rozmawia z policjantem, który właśnie rozpracowuje grupę oszustów i jest potrzebna pomoc tej osoby. Policja apeluje, bądźmy ostrożni, nie wpuszczajmy nieznajomych do domu, a w razie jakichkolwiek wątpliwości kontaktujmy się z policją. Warsztaty, zajęcia dla dzieci, zwiedzanie ekspozycji z kuratorami, a nawet śniadanie w muzeum znalazły się w programie organizowanego po raz 10 Dnia Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich. Tegoroczny program zachwycił zwiedzających bogatą ofertą atrakcji. Motywem przewodnim Dnia Otwartych Drzwi Muzeów Krakowskich były jubileusze i rocznice. W tym roku obchodzimy stulecie wybuchu I wojny światowej, stulecie powstania Legionów Polskich i 25-lecie odzyskania niepodległości. Licząc same muzealne oddziały, zwiedzający mogli odwiedzić blisko 40 miejsc. Dużą popularnością cieszyło się Muzeum Armii Krajowej generała Emila Fildorfa, pseudonim Nil. Byliśmy niedawno w Warszawie, w Muzeum Powstania Warszawskiego i byliśmy pod dużym wrażeniem tego, jak jest zrobione i jak dużo fajnych rzeczy się można dowiedzieć w fajnej formie.
No i chcieliśmy zobaczyć, troszeczkę w tej tematyce będąc, chcieliśmy to zobaczyć też. Piotr Koziarz, specjalista do spraw PR-u i promocji Muzeum Armii Krajowej, cieszy się, że tak dużo osób odwiedziło placówkę. Na dzień otwartych drzwi muzeów krakowskich Muzeum Armii Krajowej przygotowało wiele atrakcji. Główną atrakcją jest malowanie obrazów wyklętych przez Dariusza Paczkowskiego. Te obrazy będą wykorzystywane podczas wystawy 24 lutego 2015 roku. Oprócz tego mamy warsztaty dla dzieci, jest pokaz filmów dokumentalnych, jest spotkanie z żołnierzem wyklętym Wacławem Szaconiem. Pomysłodawcą i organizatorem wydarzenia jest stała konferencja dyrektorów muzeów krakowskich przy współpracy Urzędu Miasta. Rodzinna opowieść wigilijna pod takim hasłem Caritas Archidiecezji Gdańskiej organizuje konkurs literacki. Inicjatywa skierowana jest do rodzin wielodzietnych z pięciorgiem lub większą liczbą pociech. Jej celem jest przede wszystkim integracja rodziny, a także promocja prawdziwych wartości i polskiej tradycji. Święta Bożego Narodzenia to doskonała okazja do rodzinnego spotkania przy jednym stole. Jest to czas, w którym zatrzymujemy się w codziennym biegu, chcąc przebywać z bliskimi w świątecznej atmosferze. O tej wspaniałej tradycji wigilijnych spotkań pragnie przypomnieć Caritas Archidiecezji Gdańskiej. Poprzez konkurs Rodzinna Opowieść Wigilijna chce skłonić wspólnotę rodzinną do współpracy i promocji fundamentalnych wartości. Konkurs jest takim sprzyjającym motywem do tego, by jeszcze przed świętami też trochę czasu spędzić razem. Chcemy zaprosić rodziny do tego, by powspominały, poprzypominały sobie te historie i wydarzenia, które miały miejsce w ich rodzinach i żeby zechciały opowiedzieć o nim innym osobom, innym ludziom, żeby też ten nastrój świąteczny innym się udzielił. Zasady konkursu są bardzo proste. Rodzina składająca się z minimum pięciorga dzieci ma przygotować krótką pracę literacką, w której opisze swą wigilijną opowieść. Tutaj forma jest dowolna. To może być wiersz, może być opowiadanie, kartka z kalendarza, cokolwiek, co pozwoli w piękny sposób opowiedzieć o tej historii bożonarodzeniowej. Dodatkowym atutem jest zawarcie takiego przesłania bożonarodzeniowego. Chcielibyśmy, by w tych pracach może też pojawiły się takie informacje, historie o jakichś przemianach wewnętrznych, na plus oczywiście. W związku z czym, jeśli się pojawią, to tylko zwiększy jakby atrakcyjność tych prac. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Komisja bardzo profesjonalna, złożona z ekspertów, oceni te prace. Spośród wszystkich prac 60 prac zostanie nagrodzonych. Chcielibyśmy, aby do tych rodzin wybranych trafiły takie odświętne, niedzielne zestawy porcelany bardzo porządnej i ozdobiły stół, który jest symbolem spotkania. Regulamin, formularz zgłoszenia oraz szczegóły dotyczące konkursu znajdują się na stronie gdańskiej Caritas www.gdańsk.caritas.pl. Już jutro ojciec święty Franciszek odwiedzi Parlament Europejski w Strasburgu. Papież może dać jasny sygnał w kwestii poszanowania życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci, bo to właśnie wspólnota europejska forsuje tak zwaną aborcję i eutanazję. Ojciec święty Franciszek w Parlamencie Europejskim w Strasburgu. Na to wydarzenie czekają zarówno eurodeputowani, pracownicy tej instytucji, a także dziennikarze z całego świata, którzy we wtorek rano przybędą do głównej siedziby Parlamentu Europejskiego we Francji. Co papież powie Europie, która, jak podkreśla tutaj wielu polityków, jest zjednoczona w różnorodności, pomimo tego, że posłów Europarlamentu dzielą różnice, zarówno w sferze światopoglądowej, jak i politycznej, to bardzo wiele osób wierzy, że papież Franciszek podczas swojego wystąpienia na sali obrad w Strasburgu znajdzie takie słowa, które trafią do wszystkich. Z nadchodzącej wizyty cieszą się eurodeputowani. Anna Zaborska ze Słowacji. Jestem bardzo zadowolona i szczęśliwa i nie mogę się już doczekać. Odkąd jestem w Parlamencie Europejskim, zawsze mówię, że gdy do parlamentu przybywa kapłan, to błogosławieństwo. A jeśli jest to głowa Kościoła katolickiego, papież, to wyjątkowe błogosławieństwo. Profesor Mirosław Piotrowski z Polski. Sam przyjazd Ojca Świętego, jestem przekonany, że zelektryzuje atmosferę, że Ojciec Święty jest taką osobowością i taką postacią, która nawet tych będących dziś obojętnymi do siebie przyciągnie. I ta wizyta była pożądana i konieczna i naprawdę na nią czekamy z pełnym, no z nadziejami, Peter van Dalen z Holandii.
Odczuwam ogromną radość, że papież przybędzie do Parlamentu Europejskiego, ponieważ jest to człowiek, który broni wolności wyznania oraz chrześcijan na świecie. Ten człowiek daje wszędzie nadzieję wielu ludziom. Powitanie, a następnie uroczyste wystąpienie Ojca Świętego zaplanowano na godzinę 11:15. Papież Franciszek ma przemawiać w Parlamencie Europejskim do godziny 12:00. Przypomnieć należy, że wcześniej pierwszym i jedynym papieżem, który odwiedził Parlament Europejski w Strasburgu, był teraz już święty Jan Paweł II. Miało to miejsce w 1988 roku. Z Parlamentu Europejskiego dla Informacji Dnia Dawid Nachajowski. A teraz przenosimy się do Kenii. W sobotę islamiści porwali autobus i dokonali egzekucji na chrześcijanach. Wczoraj kenijska armia przeprowadziła operację przeciwko somalijskim dżihadystom z milicji Al-Shabaab, zabijając ponad 100 ekstremistów. Wojsko zaatakowało i zniszczyło 4 bazy islamistów na północnym wschodzie Kenii, z których dzień wcześniej dokonali oni napadu na autobus. Wojsko naprawdę daje nam wiele wsparcia zarówno z ziemi, jak i z powietrza. Słyszymy, że akcja militarna została podjęta właściwie. W sobotę rano przy granicy kenijsko-somalijskiej uzbrojeni napastnicy zatrzymali autobus przewożący około 60 osób. Napastnicy oddzielili chrześcijan od muzułmanów. Kazali pasażerom recytować wersy z Koranu. Tych, którzy nie potrafili, zabijali. Według policji zginęło 28 osób, 19 mężczyzn i 9 kobiet. Some of the passengers. Niektórzy pasażerowie z tego autobusu to nauczyciele ze szkół w Manderze. Uczą moje dzieci. Kiedy usłyszałem o tym, byłem zdruzgotany. Kenia stała się areną ataków bombowych z użyciem broni palnej, od kiedy wysłała swoje wojska do Somalii w październiku 2011 roku. Zamachy przypisuje się bojownikom z Al-Shabaab. Według władz od tego czasu doszło do co najmniej 135 ataków. To wszystko w tych informacjach z dnia. Na kolejne zapraszam o 16:00. Do zobaczenia, z Panem Bogiem. Szczęść Boże, Wioleta Czarnomska. Zapraszam Państwa na prognozę pogody. Dziś deszczowo i pochmurno będzie nad Skandynawią, w Europie Środkowej i Zachodniej. Pogodnie tylko na południu i wschodzie kontynentu. W Moskwie termometry wskażą minus 3 stopnie, w Paryżu około 13, a w Rzymie blisko 19. A już teraz zerknijmy na mapę naszego kraju. Nowy tydzień przywitał nas pogodnym niebem i małą dawką promieni słonecznych. Jednak po południu w zachodniej i centralnej części kraju nastąpi wzrost zachmurzenia do dużego, a po południu spodziewane są opady deszczu. Wieczorem nad wschodnią częścią kraju zacznie padać deszcz ze śniegiem, a na Mazurach, Podlasiu i w górach sam śnieg, okresami dość intensywny. W najcieplejszym momencie dnia na termometrach od zera w rejonie Podlasia, około 4 stopni w centrum, do 8 w rejonie Dolnego Śląska. Wiatr silny, momentami porwisty. Ciśnienie spada, na barometrach około 1028 hektopaskali. Dziękuję Państwu za uwagę, życzę miłego dnia. Do zobaczenia.